czemu cesarz taki zmęczony jest? To jest cisza przed burzą. Tylko i wyłącznie. Detronacja to odbędzie się 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi, taka pełna. Najmanusa, Merdusa. Dlaczego Merde? Sprawdźcie sobie, co po łacinie oznacza Merde, więc Merde zostanie spuszczone, chociaż pecunia non olet. Właściwe miejsce, tam mu należne, w którym już powinien być od dawna. A dzisiaj będzie wejście woju Wikinga, i którzy obwołają mnie swoim królem. Jak on może być wielki, jak on ma 1,60 m, kurwa, no co ten idzie, jaki wielki? To może być, nie wiem, Jacek Kurdupel drugi na przykład, nie wiem, albo Jacek Krasna. Rzuciłem taką propozycję, żebyśmy po koronacji uformowali szpaler i wjechali w te kury. Federacja jest na tak. Nie wiem, czy reżyser ze strony Polsatu to klepnie, bo mogłoby się skończyć jakimiś... Na przykład białą broń posiadają tylko moi wojowie. Mi zakazano przypięcia białej broni. Nie wiem dlaczego. Mikrofonami nie wolno rzucać, a białej broni mieć nie wolno. No. Chociaż mikrofon jest groźniejszy. Myślisz, że dojdzie do tej walki? Podwieszę pytanie. Pytanie jest tylko jedno. No. Spierdoli przed samą walką czy nie? I to jest tylko jedno pytanie. Ja, mówiąc, że zadaję sobie takie pytanie też w głowie. Czy go to wszystko nie przerośnie? No, no mam nadzieję, że wyjdzie. Jeżeli normalny Najman wejdzie w linię ciosu, to zostanie poważnie uszkodzony. Ja już nie pozwolę sobie na to, co zrobił. Gdy wykorzystał moją słabość, byłem po operacji, byłem w ortezie. Byłem po strasznych przeżyciach psychicznych, byłem w psychicznym proszku i powiem tak, że nawet wiedząc, co to jest za menda, jakiego pokroju jest to typ, do jakich czynów jest zdolny, czy do jakich czynów był zdolny, morderca przeszłość śmierci Najmana, odsyłam Państwa do artykułu, to nawet wiedząc, że co to za podła postać jest i co ta kreatura, to nawet przez myśl mi nie przeszło, że może wykorzystać taką moją słabość i uderzyć mnie. Jak widać, myliłem się. Najman Marcin jest zdolny do wszystkiego. Dlatego ja nie pozwolę już sobie, żeby przekroczył granicę. Jeżeli przekroczy, najwyżej go uszkodzę, także do walki nie dojdzie. No. Poznajcie króla! Król garbatych krasnali przed wami! Właśnie został koronowany, pierwszy garbaty krasnal! Nie jest to gra o tron, ale też jest zajebiście. Panie i panowie, Jaca Wielki! Będzie rozpierdol. Będzie ciężki wpierdol, no ja wygram, wiem, że wygram tą walkę, więc będzie zajebiście. Zasłużył, rzucił się do mnie z pięściami, no nie trafił, więc mu oddałem liściem. Pokazałem, że jestem szybszy, sprytniejszy i wyszło po mojemu. To jest największy partyzan w Polsce. Najpierw Najmana, teraz Jóźwiaka. Gdzie drwa robią, tam biura lecą, no kurde, to są freakfighty, także małe dymki muszą czasami być. To ogólnie to się spodziewałem, ale potem po tej pierwszej akcji, jak nas rozdzielili, to już troszeczkę uśpiła się moja czujność, się zagapiłem, no i dałem się trafić. Nie? No powiem, że do tego liścia zamierzam go rozpierdolić, kurze, będę go lał, ile fabryka dała. Się czuję jak Conor McGregor, kurwa, ty. Ja mu zdejmę tego Gregora, wiesz o co chodzi. Powtarzam do was, w każdej płaszczyźnie, w MMA, w boksie, cokolwiek chcecie, na gołe pięści. Zasadniczo na gołe pięści, wjeżdżam w niego i rozjeżdżam. Napisał mi wiadomość, obrażał mnie w wiadomości prywatnej. Dlatego tu przyjechałem, żeby nie było, że atencji szukam, kurde, na scenie i nie będę tam już chodził. A co ci napisał? Wzywa mnie od psa i od różnych innych rzeczy, epitetów, gdzie ja sobie na to nie pozwolę. Bo jestem po pierwsze dobrym człowiekiem, po drugie jestem dobrym ojcem. I takiego, kurwa, śmiecia wjeżdżam i rozjeżdżam go w 3 sekundy, rozumiesz? Wychodzę z propozycją dla Cloud MMA, że walimy się na gołe pięści.
voucher na wybrany kierunek studiów. Na początku można je zacząć, studia krótkiego cyklu szczególnie, można zacząć bez matury, ponieważ tą maturę można dopełnić. To są studia warte naprawdę kilkanaście tysięcy złotych. Ja jestem zaskoczona tym, że Gosia podarła to. Być może potraktowała to jako atak. Ja tego nie rozumiem. Na początku naprawdę przeprosiłam, stanęłam na środku i przeprosiłam wszystkich, i widzów, i Gosię. I zobaczcie, kochani, kiedy publiczność najgłośniej śpiewała 100 lat dla Gosi? Wtedy, kiedy ja ich o to poprosiłam, to wtedy roznosiło ściany studia te głośne 100 lat dla Gosi. I kto poprosił o to 100 lat? Ja, przeciwniczka Gosi. I oni śpiewali to i dla mnie, na moją prośbę, ale śpiewali to dla niej. Żywiej, kochani, żywiej! Happy birthday to you. Happy birthday. Nie czucie mocno, kochani, pomóżcie. Happy birthday, dear Gosia. And Sławomir, brajo! Happy birthday to you! I ja zawsze z ręką na sercu przyjmę Gosię i będę jej pomagać, a nawet będę pomagać jej synowi Danielowi. Daniel, jeżeli to odsłuchujesz, słuchaj, naprawdę, chciałabym ci pomóc, żebyś tweety pisał z interpunkcją, żebyś wszystko, ja ci pomogę, zgłoś się do mnie i damy radę. Bo w kupie siła. Nikt nie będzie mnie zmieniał, jeśli będę chciała, to sama. Ona niech sobie zmienia, jak będzie miała swoje dzieci. A moim zdaniem to na razie ona poza siebie, żeby umoralniać i ukształcać kogoś. W tym momencie akurat w stosunku no, człowieka pomyliła, nie tą osobę. A jakąś tam kartkę na uczenie to już dla swoich dzieci niech zostawi, nie? Czy na oktagonie jej to wyjaśnię, nie? Ja nie będę się rozkręcać, nie dam się sprowokować. W tym momencie to byłam najbardziej ja inteligentna jak ona, bo chciałam je sprowokować. Mąż na pewno zawiedziony. No moim zdaniem to ja bym się wstydziła, kurde, za taką żonę, nie? Przede wszystkim. Specjalnie się ubrała półnago, żebym ja to widziała, nie? Nie, mnie to nie rusza, nie grzeje, nie ziębi. No tak mi się wydaje, że jest naszprycowana, choć... To wiesz... Zobaczymy, jak moje ciosy będą się w nią bijać. Naruszasz moją nietykalność cielesną. Nie śpiewa 100 lat, ten z policji, a sama zapierdalasz. I co śpiewałaś? Fajnie byłaś. Czy jesteś z policji? Fajnie byłaś ukarana? Ale nie pluj na mnie, ale nie pluj na mnie, nie pluj na mnie, bo mnie jeszcze HIV-em zarazisz, nie pluj na mnie. HIV-em zarazisz, co popierdol. Tutaj mam lekkie obrażenia w środku, wewnątrz ucha. Wywaliło mi na chwilę błędnik. Szczerze, ja się boję. Boję się, bo... Ja mogę się bić, ale na ringu, nie poza, bo wszystko co poza wydaje mi się po prostu przemocą. Może wiele osób powie, o jesteś słaba, bo nie oddałaś, ale po co mam to robić? Ja jestem ponad to. Ja nie mam konfliktu żadnego z Kasią. Kasia ze mną ma. Ja jestem przyzwyczajona do tego, że jestem atakowana. Ja naprawdę się przestraszam, dostałam tu mocno w ucho, mocno, naprawdę mocno. Mnie to bardzo bolało. Myślę, że to też było słychać, też było widać. Boisz się? No przecież idziesz do UFC! Halo! Przecież idziesz do UFC! Taka jesteś kozara, kurwa! Ty, tamto ty możesz buty wyczyścić zawodnikom! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Wasza zawodniczka Cloud. Niestety na tej gali nie mogłam zaistnieć i nawet bym nie chciała. Daję szansę Gosi. Jeszcze raz 100 lat, Gosiu. Duże brawa za determinację, za wyjście do walki, za podjęcie tej walki, za wyjście z alkoholizmu. Jesteś dla mnie wielka. Pamiętajcie, nikt nie jest z nas doskonały, wszyscy mieliśmy za uszami, ale free fighty to nie tylko patologia. To jest świat, który wiele osób uratował. Ja dzięki temu światu na przykład jestem mocno w sporcie. Przyjechałam tutaj specjalnie z Wrocławia na konferencję, aby wręczyć Gosi tort, aby ją wspierać, aby nie pozwolić, że ta hipokrytka, zepsuta pani, która wiele kobiet zniszczyła w życiu, przyszła tutaj, aby ją poniżyć. Wręczenie komuś na urodziny, w studii, to jest totalne dno, totalne poniżenie. Okłamuje was, obiera koncept, bardzo zły, pokazując, naśladując kogoś, jest to bardzo słabe, jest żoną polityka, robi wstyd swojej rodzinie, mam bardzo dużo na nią brudów i dlatego nie chce wyjść ze mną do walki. Wie, że dostałaby pizdę w pierwszej minucie, dlatego nie weszła ze mną do walki. Woła ochroniarzy, bo się mnie boi. A dlaczego się mnie boi? Ja jej krzywdy nie zrobię. Ale mówiąc do kogoś, nie podchodź do mnie, bo mnie zarazisz HIV-em, to jest bardzo słabe. I dlatego dostała w mordę i się cieszę, że dostała mocny. Jechać z hipokrytką, jebać cię. Sprzęt na bułę biorę zaraz. To bierzesz już raz? Wybiorę ten sprzęt na bułę zaraz.
dostąpisz tego zaszczytu, żeby wystąpić z Marcinem? Może i dostąpię, może z wygranym teraz, nie? Jak dwóch tutaj, wiesz, seniorów rozstrzygnie między sobą, to może z wygranym. Żebyś już nie musiał dojadać, to proszę, taką, nie będę tu ci otwierał flaszkę, tylko muszę zabrać, bo jest mojej mamusi. Jak zwykle pozytywny. Tak, tak, oślepiają mnie. Błysk na luny mnie oślepia, znaczy oślepia. Czy śledzisz najnowsze orzeczenia? Już nie mokre. Śledzę, no co? Desperacja, nie? Desperacja i chyba brak pomysłu na rywala, nie? A nie zazdrościsz samochodu, bo ty tym Volkswagenem 1.0, a tutaj tak... Panie, ja już Octavią jeżdżę. Nie, no nie zazdroszczę, nie mam parcia, wolę chyba kupić większe mieszkanie niż droższy samochód, bardziej ja to. Biedny żuczek jestem, ty jak Octavią jeżdżę, wiesz. Ciebie do tych bogatych, kurde, mercedesowców z łańcuchami. Duża buła dla ciebie, żebyś nasycił się w końcu, a bo na tej, no niestety, połamiesz zęby, nie? Spokojnie, zjem jedną i drugą. Widocznie wszystko poszło na merca, nie? Wszystko poszło na merca, Dawid musi dojadać po synku, nie? No co? No może da mu pojeździć chociaż. Chociaż jedna kobieta, która chciałaby te 6 godzin na pieska z Danielem, niech podniesie rękę. 3, 4. Nie widzę. No, patrz. Na pewno ktoś by się znalazł. Ręki podnosi do góry, łokcie, ja ciebie nie chcę. Rozbroili mnie na scenie. Naprawdę myśleli, że ja muszę, kurwa, dzidę mieć, żeby w niego wjechać. No, piękna koronacja. Ja wiedziałem, taka uroczystość się odbywa. Dzisiaj był koronowany król garbatych krasnali. Panie Jacku, czy do samej walki nie wyjdzie pan na face to face z Marcinem Najmanem? No przede wszystkim powinien założyć świeżego pampersa, no bo wtedy jak pierdolnie kleksa, no to jest zabezpieczony, no a pewnie przyszedł w starym, osranym i już wiedział, że to się wszystko i tak uleje i tak, no bo tam siedział i... No i sami widzieliście, do czego doszło. Jak zwykle. Prawak naprawdę konkretnej niespodzianki. Jacek Hede Kroniecki! Ja w to wszedłem siłą rzeczy, ponieważ moi koledzy oglądali sobie pay-per-view u mnie w studiu. I siłą rzeczy, jak o tym rozmawiali i to leciało, to też to oglądałem. Mnie interesuje wszystko poza walkami w tym świecie. Rozumiesz? Od walk są inni, a dla mnie jest to między walkami, dlatego też jestem tu. Ustalmy od razu, wchodzę w ten świat, ale nie mam zamiaru dojść tam, gdzie myślisz, że powinienem dojść. Ta telewizja działa dłużej niż twoja telewizja, tylko ty o tym nie wiesz właśnie. Ale po to tu jestem, żeby ludzie to wiedzieli. Major ma taką bułę wielką i faktycznie chyba zaczął zmieniać swoje życie z tego, co patrzę z boku. A z Buku jest bardzo miłym koleżką. Od kiedy go poznałem, bardzo go lubiłem z tej strony, więc trudno mi się określić, za kim jestem tak naprawdę. Ale jedno jest ważne, zwróćcie uwagę. Na tym panelu, co byłem, to z Buku i Major byli najspokojniejsi, nie? I Marta Linkiewicz, kurwa. I wiedz mi to wytłumacz. Pani Marianno, ja grałem wiele razy w Poznaniu od tego czasu. Nigdy nie chciałabym ciebie obrażać, ale mam pytanie, czy na nie odpowiesz? Ej, no. Dlaczego Tede kurwą jest? Przewidział. No między innymi dlatego, że tu jestem, no. Tede nie odpowiedział na pytanie. Jacku, jeżeli mógłbyś się do tego ustosunkować, to będzie mi miło. Czy to samo pytanie mogę pani zadać? Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Tede odpowiedział pytaniem na pytanie, zapytał, dlaczego ja jestem kur. Jest mi tak po ludzku naprawdę mega jakoś żal i nie rozumiem, jak można kobiecie zadać takie pytanie. Jest to nie na miejscu i tyle. I myślę, że żadnemu facetowi nie wypada tego robić. A jak ci się podobało pytanie Marianny? Które, dlaczego Tede kurwo jest? Mordo, to pytanie zadałem każdemu, z kim rozmawiałem na fejmie i każdemu, z kim rozmawiałem tu, więc Marianna chciała zabłysnąć, że to jest pytanie, które mnie nie rusza. Ale odpowiedzi jednej nie usłyszałem. To się odbijesz piłeczkę? Czy możesz zadać to samo pytanie? No właśnie, nie usłyszałem odpowiedzi. A wydaje mi się, że ją znam. A czy twoja waga jest gotowa, czy dalej twój menadżer będzie 5 razy wyzwaniał do mojego? O moją wagę się nie martw, w dniu walki, w dniu ważenia będzie odpowiednio.
menadżer Lexi zawraca dupę notorycznie mojemu menadżerowi, bo Lexi ma problem z wagą, bo nie wiem, bo bierze jakieś leki, bo ona nie może sauny robić. Chuj mnie to obchodzi, że tak powiem. Niech oddaje 30% garzy i niech się bije w wadze, w jakiej chce się bić. I don't care. Cześć. A nie, tak dla żartów. Nie, bo serio, bo mówiłam do kogoś cześć i potem patrzę i Marta mówi cześć, a ja... A, nie, ale to było dla żartów. Ja do Lexi nic nie mam. To, że chcę ją zabić, to dwie zupełnie inne rzeczy. Ja prywatnie darzę ją sympatią. Mimo tego, że... Jej menadżer również oskarża mnie o tak zwane branie towaru. Nie wiem, może po prostu Lexi nigdy nie była na diecie i nie wie po prostu, jak wygląda wysportowane ciało, bo jedyne co potrafi to wrzeć McDonalda. Sprawa wygląda tak, że Marta rzuciła wagę. Ja od razu się zgodziłam na tą wagę, bez jakiegoś... W ogóle się nie zastanawiałam, mój błąd, walczymy w jej kategorii. Mam trochę problem ze zbijaniem, bo mam problemy z hormonami, ale no zrobię tą wagę, zrobię wszystko, żeby zrobić tą wagę, więc Marta, nie martw się. A wysportowane ciało? Ma wysportowane ciało, no. Czy ja bym chciała tak wyglądać? Nie mój typ, ale ładnie wygląda. Żyliście dalej w McDonaldzie? Nie, no teraz nie, teraz przez tą walkę to od już kilku, od dwóch miesięcy nie żywię się w McDonaldzie, ale jak tylko wygram, to lecę do Maca. Marta, mogę cię zabrać też jak chcesz, najesz się w końcu, a nie cały czas te pudełka.